Dwa tempa gospodarki światowej sugerują, że polityka pieniężna banku centralnego będzie również mniej zsynchronizowana niż poprzednio. Jeśli jednak amerykański PKB będzie nadal zwalniał, a europejski wskaźnik przyspieszy, EBC może po czerwcu nie wykonać żadnych gwałtownych ruchów. A więc dzisiaj przyglądamy się fundamentom dla eurodolara. Niemieccy członkowie Rady Prezesów Isabel Schnabel i Joachim Nagel nie chcą drugiej obniżki w lipcu w obliczu wzrostu średniej płacy w Niemczech o 6,1%. Tym lepiej oczywiście dla eurodolara. A w Europejskim Banku Centralnym panuje podział. I tu właśnie o ile jastrzębie nie są skłonne do obniżek stóp procentowych na każdym posiedzeniu, no o tyle gołębie przekonują, że wzrost płacy w strefie euro o 4,7% w okresie styczeń-marzec no nie jest wart uwagi, no ponieważ opiera się on na czynnikach przejściowych i, no, można powiedzieć teraz, wyjątkowości, ale tym razem gospodarki niemieckiej. No w pozostałych krajach bloku walutowego płace spadają. Jednak jak przewidują eksperci Bloomberga, o obniżce stopy depozytowej w lipcu nie będzie już mowy, jeśli w kwietniu inflacja w Europie przyspieszy, na które dane również otrzymamy w tym tygodniu. Na rynku krążą pogłoski, że EBC, no właśnie, w odniesieniu do poprzednich decyzji pośpieszył się z podwyżką stóp procentowych z 3,75 do 4% jesienią zeszłego roku, co było, no właśnie, niby niepotrzebnym krokiem w zacieśnianiu polityki. Wyhamowanie nastąpi w lipcu, po czym Christine Lagarde i jej współpracownicy będą mogli zrobić sobie przerwę i poczekać na reakcję oczywiście ze strony Fedu, która może nadejść nawet szybciej niż oczekiwano. Wydaje się, że urzędnicy FOMC nakłonili rynek instrumentów pochodnych, co obecnie daje niecałe 50% szans, że stopa funduszy federalnych spadnie z 5,5% do 5,25% lub nawet jeszcze mniej. Podczas gdy ostatnie szacunki wynosiły 70 do 75% prawdopodobieństwa. Eurodolar powinien więc podziękować inflacji. W związku ze spowolnieniem cen konsumpcyjnych eksperci Bloomberga spodziewają się spadku dynamiki PCE, czyli znów tego preferowanego przez Fed wskaźnika inflacji, którego odczyt poznamy akurat na koniec tygodnia w piątek. Jeśli wskaźnik będzie nadal spadał, tak jak miało to miejsce w drugiej połowie 2023 roku, dolar amerykański może nieco poważnie stracić. Tym samym euro napawa optymizmem co do ostatniego tygodnia maja. Inflacja w Ameryce spowalnia, a inflacja w Europie może przyspieszyć, co może spowodować rozbieżność, którą będzie można wykorzystać. Można także liczyć na malejącą różnicę we wzroście gospodarczym. Oczekuje się, że ten drugi odczyt amerykańskiego PKB za pierwszy kwartał będzie gorszy niż poprzedni. Gospodarka wzrosła o 1,5%, a nie o 1,6%, jak wcześniej oczekiwano. Z drugiej strony mieliśmy dostać pozytywny odczyt danych ze wskaźnika IFO Business Climate dla Niemiec. Liczby pokazują, że pozostał on na podobnym poziomie co poprzednio, no co jest koniec końców dobrym sygnałem, ponieważ nadal trend wzrostowy jest utrzymany i co oznacza też zmniejszenie rozbieżności we wzroście gospodarczym. No okej, okay, w takim razie co począć? Musimy wziąć uwagę, no po pierwsze, zasadę kupuj plotki i sprzedawaj fakty. I teraz jeżeli euro-dolar będzie rósł przed ważnymi publikacjami, to na podstawie później publikacji statystyk może dojść oczywiście do wyprzedaży. Ale mimo to nastroje pozostają optymistyczne po powrocie euro-dolara powyżej 1,083. I teraz mogłoby być dobrym podejściem obserwacja tego poziomu i dopóki euro nie spadnie poniżej, pozycje długie na euro-dolarze mogą mieć tu sens. No ale znów oczywiście jest to jedynie moja subiektywna opinia, nie jest to żadna rekomendacja ani porada inwestycyjna w rozumieniu przepisów prawa. Każdy oczywiście powinien dokonać własnej analizy i tylko na jej podstawie dokonywać następnie decyzji inwestycyjnych. Także to tyle z mojej strony w dzisiejszym materiale. Dzięki wielkie za uwagę i słyszymy się w kolejnym.